Cześć, z tej strony Mike. Dałem trochę ciała i z opóźnieniem nagrywam informację o tym, że w niedługim czasie, a właściwie to już jutro, mamy kolejny Kryptostok, to już 12 spotkanie w Białymstoku i udało mi się ściągnąć człowieka, który Satoshiego Nakamoto uczył kodować i mówił mu, jak ma wyglądać Bitcoin. No oczywiście dodatkowo jeszcze jest bardzo złym moderatorem forum Bitcoin.pl. Nikomu chyba nie muszę przedstawiać, człowiek, który wyprostował, a jednak cały czas prostuje Bitcoina. Nikt inny jak Rafał Kiełbus wygłosi w prelekcję w temacie wpływ stanu wojennego oraz piątku 13 na technologię blockchain. Oczywiście jest to żart. Rafał pewnie w jedynym swoim stylu wygłosi jakąś fajną prelekcję. Oczywiście zapraszam wszystkich także. Będzie pizza, będą napoje alkoholowe, bezalkoholowe, w fajnej atmosferze. Godzina 18, jak to możecie oczywiście zobaczyć na planszy, jest wydarzenie na Facebooku, do którego link znajdziecie pod tym filmem. Naszymi partnerami medialnymi jest oczywiście Komparik, jest także bitcoin.pl.org. Postaram się dzisiaj jeszcze na bitcoin.pl.org wrzucić artykuł. Wstęp jest oczywiście bezpłatny, będzie później relacja w internecie. Jeżeli ktoś w ostatniej chwili chce się zabrać z Warszawy, to oczywiście dajcie znać. Piotr Sobiecki jedzie z Warszawy. No i właściwie tyle, chyba nie będę Wam zawracał głowy większą ilością informacji. Ulica Sienkiewicza 110, właściwie to 112, firma Software Hut. A może pozwolicie, że pokażę Wam to na mapce. Oczywiście mamy Białystok, wjazd od Warszawy tutaj od tej strony. I właściwie cały czas wali się obwodnicą, ósemką. Dopiero zjeżdża się tutaj w ulicę Sienkiewicza i tu jest Software Hut, zobaczcie, oznaczone. Generalnie, jeżeli jedziecie od Warszawy, tu jest taki dołem przejazd, skręcacie w prawo, jedziecie sobie i teraz generalnie macie parę możliwości. Można spróbować tutaj wjechać na ten wiadukt i przejechać przez ulicę Łąkową, bo to jest w tym miejscu. To jest tutaj w tym miejscu, można ewentualnie pojechać dalej, skręcić w ulicę Jagienki, zawrócić na rondzie, później z powrotem, ale wydaje mi się, że ten do ulicy Łąkowej jest dużo łatwiej. Kolejna sprawa, że tutaj przy centrum handlowym, dokładnie w tym miejscu jest parking, tu można sobie zaparkować. Pokażę Wam oczywiście to też na widoku, żebyście nie mieli wątpliwości, jak to wygląda. Tak, tu jest ulica Sienkiewicza, idzie. To jest tutaj w środku, może przejdę kawałek tutaj w to miejsce. To jest tutaj w środku, wejście jest oczywiście tam, te drzwi tutaj będą otwarte, możecie wchodzić, a ten parking przy tej Biedronce jest tutaj. Tu oczywiście nie ma zwykle samochodów. Także zasadniczo to tyle. Nie będę Wam oczywiście więcej zajmował czasu. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś się spóźni, też nic się nie stanie. Do 21 zwykle siedzimy. Ostatnio siedzieliśmy do północy. I oczywiście podziękowania dla Software Hutu za to, że jak zwykle udostępniają nam nieodpłatnie swoją salę wykładową. Dzięki temu możemy się spotykać. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego razu.